turniej Pucharu Świata w tym sezonie. No i do tej pory dwukrotnie był drugi. Drugi w Trondheim, w drugim konkursie, drugi wczoraj. Czy dzisiaj stanie na najwyższym stopniu podium? Andreas Koppler w powietrzu. Dobra prędkość na progu, wybrał już tą parabolę lotu i bardzo daleko, ale nie ustał tego skoku. Cóż za dramat, cóż za pech Andreasa Kofflera. No walczył pięknie o odległość, to jeden z dłuższych skoków tej drugiej serii. Nie kalkulował, miał przecież ogromną przewagę. W pierwszej serii 130 metrów, drugi w klasyfikacji Andreas Kittel 125,5. No miejmy nadzieję, że nie odniósł tutaj żadnej kontuzji, że nic się nie stało. Ale widzimy jaka złość, ale z drugiej strony jakież uznanie kibiców dla Andreasa Kofflera, który walczył także i w tej drugiej serii, aby skoczyć jak najdalej. Proszę spojrzeć na ten skok, a odległość 139 metrów, a zatem to najdłuższy skok tego konkursu. Zaledwie 2 metry krócej od rekordu obiektu Jana Ahonena. Tutaj już lądował blisko tego płaszczenia skoczni, wystraszył się chyba trochę tej odległości. Nie najlepiej podszedł do lądowania. No i nie ustał tego skoku Andreas Kofler. A zatem nie wygra tego konkursu. Pech austriackiego skoczka. Złość na twarzy Aleksandra Pointnera po raz pierwszy dzisiaj, bo nie tylko, że nie wygra tych zawodów Andreas Kofler, ale nie wygra ich także żaden inny skoczek z Austrii, chociaż aż 6 ich było po pierwszej serii w czołowej dziesiątce tych zawodów. A zwycięzcą pucharowego konkursu na skoczni Pippi z Węgier.